Przed nami kolejne starcie Władimira Kliczki. To będzie bój o 4 pasy mistrzowskie, a jego rywalem Aleks Lipaj. No zawodnik, powiedzmy, nie do końca jeszcze o uznanej marce w światowym rankingu, ale jednak no, Kliczko go dopuścił do siebie. Czy jest szansa na to, że ten zawodnik powalczy przynajmniej pełny dystans z Kliczką? Tu jestem pełen obaw. Czy wytrzyma cały dystans? No chyba, że Kliczko będzie walczył tak, jak ostatnio walczy wszystkie swoje walki, które są nudne. Toczy je, żeby je wygrać jak najniższym kosztem, żeby się nie spocić, nie daj Boże, żeby jakiegoś tam siniaczka na twarzy nie odnieść. I wszystkich pokonuje bez jak najmniejszego wysiłku. No nie wiem, czy Lipaj jest tym zawodnikiem, który go zmusi do tego wysiłku. Jedyną możliwością, żeby wygrać z Kliczką, jest nie dać mu się trafić, usiąść przy nim krótko i zmusić go do głębokiej defensywy, takiej, gdzie jemu w półdystansie się podyktuje swoje warunki. Ja nie wiem, czy Lipaj jest na to gotowy, żeby to ziścić tak w ringu. A mówię, no wszyscy się rwą do Kliczki, no to powtórzę już jak można monotematycznie, że wszyscy się rwą do Kliczki, bo tam jest największa kasa. No jeżeli napadać, to nie na taki banczek mały, gdzie tam jest 100-200 zł, tylko rozwalać to sezam, tak? Gdzie jest kupa złota, kupa brylantów i się z tego coś wyniesie, tak? I po co dostać lanie od jakiegoś zawodnika nieutytułowanego, który tak samo bije jak Kliczko, tylko ma mniej tytułów i zarobi się 100 zł. Lepiej wyjść do Kliczki, stworzyć pozory, że się chce wygrać i chce się boksować, przegrać tą walkę, no nie wiem, no, żeby tylko na punkty, ale przegrać tą walkę najczęściej przed czasem i zarobić kolosalne pieniądze, tak? No, i to jest taki wszystkich tych zawodników, którzy w tej chwili skaczą do Kliczki, to jest wszystko takie właśnie, że wszyscy się odgrażają, że to ja jestem właśnie tym, który zgarnie wszystkie pasy, a później przychodzi ze sznurkiem sznurowy, wiąże biodra, bo ani jednego paska nawet takiego najmniejszego nie wywalczył. I to już nie będę dawał przykładów tutaj naszych zawodników, którzy wychodzili, odgrażali się, co tam oni Kliczce nie zrobią i później było wiązały im się nogi w narożniku i nie mogli do 4 doliczyć. Czy jest któryś z tych młodych pięściarzy teraz na firmamencie, który jest w stanie no, w bliskiej w miarę przyszłości zagrozić realnie Kliczce? W tej chwili nie widzę. No jest tam taki jakiś Amerykanin się młody urodził, który tam, ja w tej chwili nazwisko mi uciekło. Wilder. Wilder, który tam wszystkich nokautuje, który jest planowany tak, że on pokona Kliczkę, ale za 5-6 lat. No, wiecie, no, to jest taka mowa, za 5-6 lat to Kliczko skończy karierę, odejdzie niepokonany, a Wilder wtedy może powojować. Dlaczego nie teraz, tak? No, zawodnik, który już tam stoczył kupę tych walk i jest ukształtowanym zawodnikiem, no dlaczego nie teraz? No, bo wszyscy wiedzą, że wyjdzie i dostanie baty, tak? No, za 5-6 lat. No, za 5-6 lat to na pewno Kliczko skończy karierę, także wtedy to on może powalczyć sobie, ale tylko przed telewizorem z Kliczką.